Polak jedzie ty. T7 jadą wolniej, tracą 60 parę, 70 parę setnych części sekundy do Zbigniewa Brudki. No i teraz zaczynają się te najważniejsze momenty, czyli proszę Państwa dwa ostatnie okrążenia. Tutaj po prostu zawodnicy już jadą na długu tlenowym. Proszę zobaczyć, jak blisko kolender jest tej kreski, która oznacza jazdę Brudki. 26,97, a Polak jechał wolniej. 27,20. Oj, zaczynam się bać. Dogania kolender naszego reprezentanta. Czy to się skończy złotem, czy srebrem? Bo nie sądzę, aby Amerykanin zagroził Polakowi. 1/10 przewagi jeszcze Zbiszka Brudki. Werwa jest blisko. Czy wygra z Polakiem? Goni tą kreską. Matko jedyna da radę, czy nie? Jest pierwszy, wygrywa z Polakiem. Nie, to jest taki sam czas. Jaka będzie decyzja? Minuta 45:00. Będą decydować tysięczne części sekundy. Matko przenajświętsza, co tu się dzieje? Zbyszek teraz patrzony w ekran. Czekamy na informację i potwierdzenie, kto jest pierwszy. Polak, złoto! Jest złoty medal, wygrywa Brudki. Jest, wygrywa, proszę Państwa, o 3000 sekundy. On sam nie wierzy swojemu szczęściu. Ja też w to nie wierzę. Werwaj nie daje rady, nikt mu nie dał rady.